pedały, czyli taki typowy element roweru, którego nie serwisujemy praktycznie wcale. Ewentualnie jeśli już, to bierzemy się za jakikolwiek przegląd dopiero w momencie, kiedy coś przestaje działać. Tak to niestety najczęściej wygląda. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozebrać i zmontować po przeglądzie typowe pedały SPD od Shimano. To jest model SPD-ków PDM520, czyli taki najbardziej popularny, najtańszy model pedałów SPD od Shimano. Natomiast bardzo podobnie wygląda to w przypadku PDM540 i wyższych modeli. System łożyskowania jest w zasadzie taki sam, także w innych modelach różnice są bardzo drobne, także tutaj sam sposób wykonania serwisu będzie praktycznie taki sam. Różnica między wyższymi modelami a 520 podstawowa to różnica w nakrętce i w samej tulei mocującej korpus z osią. W przypadku PDM520 mamy taką nietypową nakrętkę z wielowpustem. Ona jest częścią integralną tej tulei plastikowej, którą zaraz zobaczycie. Do tego jest potrzebny specjalny klucz. Natomiast w wyższych modelach korpus wygląda nieco inaczej i jest to mocowane. Ta tuleja jest wykonana tam z aluminium i jest to mocowane poprzez nacięcie na klucz 17. Tam nie potrzeba specjalnych narzędzi, tylko mamy tutaj normalne gniazdo nafrezowane, podobnie jak tutaj na osi. Mamy tam podobne gniazdo nafrezowane na klucz 17 i odkręcamy to kluczem. Nie potrzebujemy żadnych specjalnych narzędzi, natomiast w przypadku 520 potrzebujemy takiego klucza od Shimano. No, plastikowy, to jest bardzo tania rzecz. Model TLPD40 i warto zainwestować kilka złotych dosłownie w to narzędzie. Można to kupić także od firmy Bitool w postaci takiego metalowego klucza. Już sami sobie możecie wytłumaczyć, który będzie lepszy i wygodniejszy w obsłudze, czy taki z rączką, czy ten plastik od Shimano. W każdym razie warto zaopatrzyć się w takie narzędzie, czy to od Bitoola, czy ten oryginalny shimanowski klucz, ponieważ próba odkręcenia tej tulei za pomocą jakichś patentów typu żabka hydrauliczna i tym podobne najczęściej kończy się tak, że przestajecie mieć zęby na tej tulejce i jest wielki problem z odkręceniem. Więc warto wydać te kilka złotych i zainwestować w ten klucz. W przypadku, jeśli już kiedyś próbowaliście to odkręcić i zęby zdarły się z tej plastikowej tulei, no nie pozostaje Wam nic innego, jak albo faktycznie próbę jakąś żabką, ewentualnie możecie zrobić taki patent, jak ja zastosowałem w tym egzemplarzu, to znaczy spiłowanie delikatne tej tulei plastikowej w taki sposób, aby dało się tutaj założyć klucz płaski. Ja to spiłowałem bodajże pod 17 czy pod 16 mm klucz. Dało się to bez problemu rozkręcić, natomiast trzeba to zrobić z dużą uwagą. Mam nadzieję, że to widać w tej chwili na filmie. Ja to spiłowałem bardzo delikatnie z tej i z tej strony płaskim pilnikiem, tak aby dało się tu zamontować klucz. Podkreślam, to jest patent i to jest już rzeźbienie, więc naprawdę lepiej zainwestować kilka złotych w klucz i odkręcać to kluczem. Bierzemy się za przegląd naszego pedału. Oczywiście wykręcamy z roweru, czyścimy najpierw dokładnie. Biorę nasz klucz wielowpustowy, wciskam ten wielowpust na nakrętkę. W przypadku wyższych modeli tu będzie, tak jak mówiłem wcześniej, klucz 17 i wykręcam tą plastikową nakrętkę z korpusu. Teraz ważna sprawa. Pedał prawy, on tu jest oznaczony jako R. Odkręcamy, patrząc na oś, w prawą stronę, tak jakbyśmy normalnie dokręcali. Tu jest lewy gwint. Natomiast drugi pedał będziemy odkręcać odwrotnie, czyli będziemy lewy pedał odkręcali, kręcąc w lewą stronę. Gdyby ten plastik bardzo mocno, ta tuleja bardzo mocno siedziała w korpusie,
możemy ten klucz wkręcić w imadło bądź posłużyć się tutaj jakimś innym kluczem, tu 36 na przykład od sterów idealnie do tego pasuje. Ja odkręcam to ręką, siedzi dość mocno, pomogę sobie chyba jednak kluczem. Korpus zdemontowany. Ośka. Teraz tak, sam korpus oczywiście można tutaj też rozkręcić tak, aby dostać się do sprężyn, natomiast jeśli tu wszystko działa, to nie ma sensu tego rozkładać. Korpus sprawdzamy wewnątrz, jeśli jest zabrudzony, to oczywiście czyścimy go dokładnie i odkładamy na bok, a zabieramy się za samą ośkę. Teraz przechodzimy już do samej ośki. Wytrzemy ją tu troszeczkę, od czego zaczynamy? Od zdjęcia nakrętek z końca osi. Przytrzymam sobie ją tutaj imbusem szóstką za gniazdo. Klucz siódemka. I odkręcamy tą nakrętkę z samego końca. Taka maluteńka nakrętka. Teraz kolejny element naszego pedału. Kolejna nakrętka na klucz dziesiątkę. Ona stanowi jednocześnie konus, który jest bieżnią dla jednego z łożysk. Odkręcamy. Teraz bardzo delikatnie zdejmujemy tą tulejkę. Tu mamy już kulki z pierwszego łożyska. I teraz bardzo ważna rzecz. Albo robimy to nad jakimś prostokątnym pojemnikiem, przy czym nie trzymamy tego metr nad pojemnikiem, tylko tuż nad, ewentualnie tak jak ja, nad jakąś miękką szmatką rozłożoną na płaskiej powierzchni. I tak jak mówię, nie metr czy pół metra nad tą szmatką, tylko tuż nad nią, ponieważ te kulki są bardzo miniaturowe. Jeśli zgubicie którąś z tych kulek, to będziecie mieli spory problem, bo takich kulek tak po prostu w handlu nie dostaniecie. Ściągamy to delikatnie. Tu powinno być 12 kulek. Jak widzicie, już z dolnego łożyska wypadły mi tutaj kuleczki. Odkładamy to na bok. Teraz z wnętrza tutaj na dole wyciągamy drugie łożysko, czyli kulki z drugiej bieżni. Ściągamy dolną bieżnię. W przypadku pedałów z wyższych modeli ta bieżnia jest integralnym elementem tej tulejki. Po prostu ta tulejka na samym końcu ma zatoczoną taką bieżnię, nie ma takiego elementu osobnego. Natomiast w 520 jest to jako osobny element. I teraz mamy tulejkę oraz na samym końcu uszczelkę. Co teraz? Czyścimy oczywiście wszystkie elementy dokładnie. Tu na osi mamy jeszcze taką plastikową tulejkę. Ją też da się zdjąć. Czyścimy wszystkie elementy bardzo dokładnie. Wyciągamy kulki z tej tulejki. Dosłownie wszystkie. Powinny ich tu być 24 sztuki. Po 12 na każde złożysk. To są bardzo miniaturowe kuleczki. Ja spróbuję to pokazać. Mam nadzieję, że to widać dość dobrze. Kulki o średnicy 3,32 cala. 3,32 cala, tak podaje Shimano. W przypadku, gdyby przez przypadek jakaś z tych kulek zaginęła, można posiłkować się w jakichś sklepach z łożyskami i pytać, być może ktoś będzie w stanie sprowadzić takie kulki. Myślę, że tak po prostu w sklepie ich nie kupicie. Natomiast być może da się takie stalowe kulki kupić na zamówienie. Czyścimy wszystko bardzo dokładnie i za chwilę będziemy to montować od nowa. Ok, wyczyściłem sobie wszystkie elementy. Teraz zaczniemy montaż tu
na osi. Od pedału widać doskonale, w którym miejscu pracowała uszczelka. Tutaj widać doskonale, gdzie pracowały kulki na jednej z bieżni łożyska. Teraz od czego zaczynamy montaż? Zaczniemy od założenia tej plastikowej tulejki, która tutaj wcześniej znajdowała się na osi. Oto ona. Tulejka jest z jednej strony płaska, z drugiej ścięta pod kątem, tą ściętą częścią na zewnątrz, czyli w ten sposób. Ok. I teraz tak, od czego zaczynamy? Uszczelka. Uszczelka szerszą częścią w kierunku gwintu na osi, czyli szersza na zewnątrz, węższa część uszczelki do środka. Osadzamy ją tu na samym końcu osi. Teraz ta plastikowa tuleja. Nakładamy ją na oś. Kolejny element to bieżnia łożyska. Tak jak wspominałem wcześniej, w wyższych modelach ta bieżnia jest integralną częścią tej tulei. Tu jest jako osobny element. Widać, że ten pierścień jest z jednej strony płaski, z drugiej jest wklęsły, czyli tym wklęsłym na do środka. Płaskim opiera się o tuleję. I teraz tutaj mamy jedną z bieżni naszego łożyska. Smarujemy to troszkę smarem i będziemy tu układać kulki. Smar przy okazji będzie nam robił za klej, który będzie trzymał te kulki na miejscu. Trochę smaru i teraz zaczynamy zabawę z układaniem kulek. 12 kulek musimy tutaj umieścić. Ja to będę robił sobie wkrętakiem. Oczywiście można tu się posłużyć jakąś pensetą. Ok, teraz bardzo ważna rzecz. W takim stanie jak teraz bieżnia na osi jest nieco wyżej niż ta luźna bieżnia, którą założyłem na tulejkę. W momencie, kiedy skręcimy ten pedał w całość, ten plastik wyjdzie tutaj nieco wyżej, mniej więcej do takiego poziomu i te kulki muszą się tu znaleźć na wysokości tej bieżni, która jest na osi. Teraz kolejny element, czyli ta tuleja, która będzie nam pośredniczyła pomiędzy korpusem a osią i łożyskiem. Dajemy tu jeszcze troszkę smaru na kulki. Ok. I teraz tą tulejkę, nie ma tu różnicy, czy założymy ją tak, czy tak, ona jest z obu stron wykonana w taki sam sposób. Zakładamy ją delikatnie. I teraz druga strona. Tu musimy dać trochę smaru i ułożyć kolejne 12 kulek. Nie jest to sprawa łatwa, bo to z całą pewnością będzie nam tu trochę uciekać. Wybaczcie, jeśli chwilami uciekam z obiektywu, natomiast ciężko to utrzymać tak w jednym miejscu. Dajemy tu trochę smaru i układamy kolejne 12 kulek na tej bieżni, we wnętrzu tej tulejki. Uwierzcie mi, że to nie jest proste, te kulki są naprawdę mikroskopijne. Niestety nie tylko Shimano stosuje tak małe kulki w swoich łożyskach. Oczywiście do składania dużo wygodniej byłoby, gdyby ten pedał był wkręcony w imadło. Ewentualnie ustawiony w czymś, tak aby stać sobie tak w pionie. Natomiast jak widzicie, da się to zrobić także z ręki.
teraz układamy te kulki na bieżni. To jest bardzo ważne, żeby one nie wpadły nam tam do środka. Muszą być przyklejone tutaj do bieżni wewnątrz tej tulejki, ok? I teraz konus. Czyli ta większa z nakrętego, ona także, jak widzicie, z jednej strony jest wykonana na półokrąg, także stanowi bieżnię dla łożyska. Oczywiście tą stroną do wnętrza wkręcamy. Ta nakrętka odpowiada także za luzy, jakie mamy ewentualnie wewnątrz naszego pedału. Jeśli w trakcie jazdy wyczuwamy luzy na korpusie, korpus lata nam na osi, to najczęściej problem leży właśnie tutaj, luz na tej nakrętce. Okay, obracam to kilka razy, kręci się całkiem ok. Wytrę to troszeczkę ze smaru. Ważniejsze, aby smar był w łożysku. I teraz ta najmniejsza nakrętka na sam koniec. Nakrętka kontrująca. I teraz najważniejszy moment przy składaniu naszego pedału. Musimy teraz tak ustawić tą większą z nakrętek z konusem, aby ta tuleja kręciła nam się płynnie, ale jednocześnie, aby nie miała luzów na osi. Myślę, że już troszeczkę za mocno. I teraz ja robię to w taki sposób, że oczywiście, tak jak mówię, najwygodniej byłoby w imadle, ale można sobie tutaj złapać to na imbus szóstkę, delikatnie sobie tutaj podregulowywać. Ok, ja myślę, że to będzie w porządku. Tuleja nie ma luzów, jednocześnie kręci się bardzo płynnie. I teraz najważniejszy moment, czyli trzeba tą tuleję zakontrować. Jednak muszę poprawić troszeczkę. Ok, trzymamy kluczem dziesiątką i dokręcamy siódemką tą nakrętkę kontrującą. Ok, tulejka nie ma luzów absolutnie na osi, kręci się płynnie. Myślę, że to będzie ok. Teraz dwie szkoły montażu tego elementu całego do wnętrza korpusu. Jedni każą napakować tutaj smaru, tak aby to wszystko było dobrze nasmarowane. Natomiast ja proponowałbym smarowanie jednak wyłącznie łożysk z jednej i z drugiej strony. Natomiast tą tulejkę zostawiłbym suchą. Wytarłbym ją. Dlaczego tak? Otóż dlatego, że ta tuleja we wnętrzu pedału będzie przenosiła całe obciążenia z korpusu na łożyska. Także obciążenia, które mamy w trakcie wpinania czy wypinania, więc jakieś boczne ruchy. Kiedy złożymy to bez jakiejś zbytecznej ilości smaru, wywołamy tutaj nieco większe tarcie, co powinno spowodować, że ta tuleja będzie nam się lepiej trzymać korpusu i będzie to powodować mniejszą degradację. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia, natomiast w nowych pedałach Shimano, jeśli je rozkręcicie, to najczęściej również zobaczycie smar tylko na obu łożyskach, a tuleja pozostaje złożona na sucho. Ja to montuję do środka w korpusu i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak
po włożeniu tego w korpus skręcić to w całość. Oczywiście przypominam, to był prawy pedał, więc jest gwint lewy i wkręcamy to w lewo. Biorę klucz. Muszę go tutaj wpasować dobrze w wielowpust, to właśnie. I wkręcamy. I tu bardzo ważna uwaga, bo wiem, że niektórym zdarza się przekręcić gwint na tej plastikowej tulei. Tej tulei nie trzeba dokręcać na siłę. Tu nie trzeba używać jakiegoś poważnego klucza, czy dokręcać tego mocno wimadle. Wystarczy, jeśli przytrzymamy sobie ten oryginalny klucz i dokręcimy sobie to ręką. Tuleja jest na tyle długa, że na pewno się nie wyrwie, a obciążenia i tak przenosi tulejka ta metalowa, która była na łożysku. Wystarczy to z powodzeniem skręcić ręką. Oczywiście tak, aby tulejka dokręciła się do końca i to jest wszystko. Nie trzeba tego dokręcać na siłę. No i cóż, i tyle. W zasadzie serwis, przegląd mamy wykonany. Pedał kręci się bardzo ładnie, z takim delikatnym oporem, typowym dla łożyska, dla świeżego smaru. Nie ma absolutnie żadnego luzu na osi. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że całość pracuje praktycznie jak w nowym egzemplarzu. Oczywiście na koniec warto byłoby jeszcze kapnąć nieco oliwy na sprężyny i taki pedał możemy montować z powrotem do korby, pamiętając o wyczyszczeniu gwintu tu, jak i wewnątrz korby i odrobinie smaru na ten gwint. I tyle w zasadzie, jeśli chodzi o przeserwisowanie typowego pedału SPD od Shimano.